3 miliony i na przyszły rok planujemy 3 miliony, to jest razem 9 milionów. No może gdyby nie było takiej sytuacji, może nie trzeba byłoby tak dużych obligacji planować na tak dużej emisji obligacji o takich wartościach planować na ten rok 2017. No dziwi też sytuacja, że Państwo, i mówię do klubu radnych ponad podziałami, do projektu budżetu jako radni nie zgłosiliście do przedstawionego projektu żadnej konstruktywnej propozycji formalnie, tylko teraz mówicie, że ten, informujecie, że ten budżet jest niedobrym, głosujecie przeciw. Jest tu jakaś elementarna też niekonsekwencja. Także mówię o tym z takim apelem, żeby może, jeżeli Państwo takie uwagi, takie krytyczne formujecie, żeby na przyszłość bardziej swoje wystąpienie przeanalizować. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie uchwały budżetowej. Dziękuję. Zrealizowaliśmy punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Rozpatrzenia projektu uchwał i przekazuję, bardzo proszę o prowadzenie tego punktu, pana wiceprzewodniczącego Władysława Kroszana. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu rozpatrzenia projektu uchwał. Projekt nr 122 w sprawie zaciągnięcia opinii komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Straży Miejskiej w Bielanie. Co jakieś uwagi, wnioski? Jeżeli nie, proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie rękę. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Polacy, Rafał Kuchniery, Krzysztof Morzejny, Tomasz Tkacz, Krzysztof Rekanowi, Adam Pajek, Stanisław Janek, Andrzej Owczarek, Marek Wójtek, Marta Masy, Mołotek Wytwarzec, Tomasz Jadowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróż, Kazimierz Szakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Korczyk, Władysław Korczyk, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Dominik Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 123 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia urzędowej nazwy dla zbiornika wodnego w Bielanie. Jakieś uwagi, wnioski do projektu? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jest w uzasadnieniu literówka. Uprzejmie proszę o sprostowanie w uzasadnieniu do projektu tej uchwały. Mianowicie jest w cudzysłowie w uzasadnieniu jezioro Bielawie. Powinno być oczywiście jezioro Bielaskie. W uchwale jest dobrze, natomiast w uzasadnieniu uprzejmie proszę o skorygowanie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś inne uwagi, wnioski? Jeżeli nie ma, przedstawię Państwu opinię komisji. Opinia Komisji Oświaty Spraw Społecznych 09 za, opinia pozytywna. Opinia Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego 8 za, opinia pozytywna. I opinia Komisji Budżetu i Finansów 7 za, opinia pozytywna. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molaski, Rafał Kuśmierek, Krzysztof Morzejk, Tomasz Tkacz, Grzegorz Reganowicz, Adam Pańczak, Stanisław Janczak, Andrzej Owczarek, Marek Pyszek, Marta Masa, Norbert Park, Tomasz Jadowski, Tomasz Wojciechowski, Marszyk Stróż, Kazimierz Szakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Lorczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo.
projektu nr 130 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych i publicznych podmiotów prowadzonych przez podmiot inny niż gmina Bielana. Są jakieś uwagi, wnioski do projektu? Jeżeli nie ma, przedstawiam Państwu opinię komisji. Opinia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 9 za, opinia pozytywna. Opinia Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego, opinia 7 za, opinia pozytywna. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmiery, Krzysztof Morzejko, Tomasz Tkacz, Krzysztof Reganowicz, Adam Pajda, Stanisław Jączak, Andrzej Owczarek, Marek Pyszek, Marta Namasa, Norbert Warg, Tomasz Jedlowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróż, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Korczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragar, Józef Dragar, Kazimierz Pajda. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 132 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie i wychowywanie przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Bielany. Uwagi, wnioski do projektu? Jeżeli nie ma, przedstawiam opinię komisji. Opinia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych 09 za, opinia pozytywna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów 7 za, opinia pozytywna. Komisja Planowania nie opiniowała. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmiery, Krzysztof Morzeńko, Tomasz Tkacz, Grzegorz Reganowicz, Adam Bajda, Stanisław Jączak, Andrzej Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masyk, Norbert Warkow, Tomasz Jedlowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Korczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Zbigniew Warkow. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 131 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej do Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji. Bardzo proszę, jakie uwagi, wnioski? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Radno, w sposób oczywisty chodzi o 3 dni, mianowicie w paragrafie 6 jest zapis, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dzisiaj mamy 28 grudnia, powinno być uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki. Nie. Określenia stawki do znaczności. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś uwagi, wnioski? Jeżeli nie ma, przedstawiam Państwu opinię komisji. Opinia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 7 za, opinia pozytywna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów 7 za, opinia pozytywna. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, proszę o za tą poprawką. Proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierz, Krzysztof Morzejko, Tomasz Tkacz, Grzegorz Reganowicz, Adam Pajda, Stanisław Jączak, Andrzej Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masa, Norbert Warg, Tomasz Jedlowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Kroczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Józef Ławek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 133 w sprawie aplikowania gminy Bielawa o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców. Bardzo proszę, jakieś wnioski, uwagi do projektu? Jeżeli nie, przedstawiam opinię komisji. Opinia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 8 za, opinia pozytywna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów 6 za, opinia pozytywna. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierz, Krzysztof Morzejko,
Tomasz Tkacz, Adam Pajta, Stanisław Janczyk, Andrzej Owczarek, Marek Pyziek, Marta Masek, Norbert Warko, Tomasz Jezowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżny, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Plotek, Władysław Troczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Kazimierz Tomasz. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 134 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa jakieś uwagi, wnioski do projektu? Pytania? Jeżeli nie ma, zapoznam Państwa opinią komisji. Opinia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia. Komisja podejmie decyzję na sesji. Opinia Komisji Budżetu i Finansów 7 za, opinia pozytywna. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Krzysztof Molasek, Rafał Śmierka, Krzysztof Morzejka, Tomasz Tkacz, Adam Pajda, Stanisław Janczyk, Andrzej Owczarek, Marek Pyziek, Marta Masek, Norbert Warek, Tomasz Jezowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróży, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Morczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Kazimierz Pałusz. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 135 w sprawie zmiany uchwały nr 17/148/15 Rady Miejskiej w Radzie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielawa. Proszę bardzo. Uwagi, wnioski do projektu. Jeżeli nie ma, zapoznam Państwa opinią komisji. Opinia Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia. Członkowie komisji podejmą decyzję na sesji. Opinia Komisji Budżetu i Finansów 7 za, opinia pozytywna. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmiery, Krzysztof Morzejko, Tomasz Tkacz, Grzegorz Reganowicz, Adam Pajda, Stanisław Janczak, Andrzej Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masyk, Norbert Warko, Tomasz Jezowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Kazimierz Rakowiecki, Kamil Wojciechowski, Jarosław Florczak, Władysław Florczak, Józef Gajda, Zbigniew Gajda, Józef Gajda, Józef Gajda. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt nr 136 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Uwagi, wnioski do projektu? Bardzo proszę, Jarosław Torczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli to ma być realizacja budżetu obywatelskiego, to ona się nie odbędzie po prostu, bo realizacja budżetu obywatelskiego powinna być z rezerwy celowej, a jest z wydatków bieżących. Notabene pełen wniosek, który wygrał, brzmi: przystosowanie boiska sztucznego przy ulicy Bankowej w Bielawie poprzez montaż trybun, linii i oznaczeń oraz bramek do futbolu amerykańskiego, projekt ogólnomiejski, kwota skorygowana 80 tysięcy złotych. W związku z tym trzeba było, nie wiem, czy zostanie to wszystko wykonane zgodnie z wnioskiem budżetu obywatelskiego i ja się do tego na całość w ogóle budżetu obywatelskiego, jeżeli się okazuje, że zmienia się klasyfikacja i nie jest to realizowane zgodnie z wnioskiem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan burmistrz, wiceburmistrz, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja to wszystko wczoraj tłumaczyłem na Komisji Budżetu i wydawało mi się, że radny Jarosław Franczak zrozumiał, będzie na to, że nie zrozumiał. Ja powtarzam, że to, co jest napisane w programie, który pan przed chwilą czytał, to jest tylko program. Nie obliguje burmistrza ustawa o zamówieniach publicznych. Nie można za kwotę, którą mieliśmy, wykonać rzeczy, które są nierealne. A to, że w ofercie czy w programie ktoś napisał, że to zrobi, co zrobi, to nie ma nic do rzeczy. Ja muszę być zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli
powiedziano, że na tą kwotę nie można brać pewnych rzeczy, a trzeba zrobić inne, po tych przepychankach, o których mówiłem, między PZPN, OZPN i tak dalej, i tak dalej. Realizujemy to, co jest możliwe za kwotę, która była przeznaczona do realizacji tego budżetu. Dlatego to zwiększamy na przyszły rok. Od godziny 12 tam ekipa pracuje, myślę, że do końca roku to zrobią. I dlatego te trybuny to, pan czyta program, ja powtarzam, program nie jest zamówieniem, nie jest CIGZ-em, nie jest przetargiem i ofertą. To były całkiem, to są dwie różne rzeczy, proszę pamiętać. Bo to, co my planujemy, a to, co realizujemy, to są dwie różne rzeczy. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Bo i tak to było zwiększane z 50 na 80, na 80 tysięcy i tak dalej. Także, bo ktoś chce, zaplanował w ofertach, czyli w tych programach, czy programach tych zgłoszeniowych, że on za tyle to zrobi, takie rzeczy, żeby wygrać tą ofertę. Stało się, tak się stało i tak będzie realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja chciałem przypomnieć, że regulamin jest wyraźny, że wszyscy oferenci muszą zgłosić takie wnioski, które będą zgodne z kwotą i będą realne w tej kwocie wykonane. Na komisji budżetowej, podczas której były oceniane te wnioski, osoba, która reprezentowała ten wniosek, powiedziała, że za 80 tysięcy właśnie będzie w stanie również wykonać trybuny i że ma takiego oferenta, takiego wykonawcy, który za tą kwotę właśnie wszystko wykona. W związku z tym wniosek został później przyjęty, ponieważ kwota przedstawiona w budżecie obywatelskim i kwota, którą kwota wniosku, znaczy wniosek, który został zaoferowany, zgadzał się z kwotą zgłoszoną w budżecie obywatelskim. Dlatego też ten wniosek został przyjęty i nie było do niego uwag. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Jeszcze raz powtarzam. Z całym szacunkiem dla komisji, która to opiniowała i z całym szacunkiem do oferenta, to nie on odpowiada za to, co się dzieje później przed nami. Proszę państwa, nie było oferty mniejszej, mogliśmy tylko ewentualnie nie wykonać w ogóle tego budżetu obywatelskiego. Chcieliśmy to zrobić za porozumieniem tego stowarzyszenia. To jest za zgodą tego stowarzyszenia, więc ja nie rozumiem, dlaczego pan radny tak próbuje tutaj odrążyć ten temat tych trybun. To, co mieliśmy zrobić z papieru, to trybuny, tylko po to, żeby było w przetargu, znaczy w programie czy tam w budżecie. Ja powtarzam, są dwie różne rzeczy. Tak samo jest nieraz w przetargu. Planujemy milion, a później musimy półtora, bo to jest najniższa oferta. To jest ta sama sytuacja. A mnie obliguje przepis prawa wyższego rzędu, a nie oferenci, komisja budżetowa. Sam szacunkiem mówię, nikt nie odpowiada, tylko odpowiada osoba, która podpisuje kontrakt. Dziękuję. Proszę bardzo. Tylko chciałem powiedzieć panie burmistrzu, że wyniki zostały ogłoszone w sierpniu 2016 roku. Było ponad 4 miesiące po to, żeby zweryfikować wszystko, co jest związane z wykonaniem tego budżetu obywatelskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny. Dziękuję. Panie burmistrzu, to może tutaj widzę kolega na wiele zastrzeżeń, to może warto przypomnieć, kto był w tej komisji, bo czy to czuło na tę komisję, która, jak to się mówi, przyjęła na ten wniosek obywatelski. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze do projektu? Jeżeli nie, bardzo proszę, przedstawiam państwu opinię komisji. Opinia Komisji Budżetu i Finansów, 6 za, opinia pozytywna. Pozostałe komisje nie opiniowały. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Tak, proszę bardzo. Krzysztof Polacy, Rafał Kuchniewo, Krzysztof Morzejko, Tomasz Tkacz, Grzegorz Reganowicz, Adam Fajda, Krzysztof Janczak, Marek Pyziak, Marta Masłow, Tomasz Jezowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróż, Kazimierz Rachowiecki, Kamil Wojciechowski, Władysław Krocza, Zbigniew Dragan, Józef Gajda, Włodzimierz Pawłow. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Andrzej Owczarek, Norbert Warchoł, Jarosław Florczak. 18 głosów za, 3 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Projekt nr 129 w sprawie zmiany plany pracy Rady Miejskiej Rady na 2017 rok. Bardzo proszę, kto z państwa jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. Krzysztof Molasy, Rafał Kusinierek, Grzegorz Raganowicz, Adam Bajda, Stanisław Janczak,
Marta, Marek Pyziak, Marta Masyk, Tomasz Jezowski, Norbert Warkoł, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Wojciech Szakowiecki, Daniel Wojciechowski, Włodzimierz Klaudek. Kto jest przeciw? Krzysztof Morzejko, Tomasz Tkacz, Jarosław Lorczak, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda. Kto się wstrzymał? Andrzej Owczarek. Thank you.